Zanim przejdziemy do omówienia wydarzeń szóstej kolejki Ligi pod Balonem, przypominamy, zbliża się wiosna. Korwer Coaching po stracie punktów z ostatnią drużyną w tabeli podniósł się i pokonał pierwszą drużynę w tabeli. Baumit pod Balonem przegrywa sporadycznie, dlatego tym większa zasługa pomarańczowych. Korwer Coaching Dol, Baumit 6-3. Planeta Mebla, podejmując OBA, była faworytem, jednak wynik jest aż nadto jednostronny. Zwłaszcza, że w obu ekipach grali zawodnicy liczący się w klasyfikacji strzelców. Dzięki 4 trafieniom Płatek przegonił Majaka. Planeta Mebla.pl 2, Old Blue Angels, 10-1. Debiut dla waszej drużyny pod balonem, ale jak na razie całkiem udany sezon. No zgadza się, my już w sumie całą zimę przetrenowaliśmy od poprzedniego sezonu, gdzie skończyliśmy tak naprawdę końcem listopada, to cały grudzień przepracowaliśmy pod balonem, więc jakby no, gramy ze sobą już prawie rok, młoda drużyna, ale no, plany są, jak widać, na razie się to układa. Jakie oczekiwania na ten sezon? Jeśli chodzi o balon, tak. No to na pewno top 3 albo i... No już tutaj raczej będzie ciężko o pierwsze miejsce, bo mamy hegemona, ale drugie miejsce to jest taki nasz ambitny plan i na pewno chcemy o to zawalczyć do samego końca. Ower w pierwszej połowie prowadził z Nokią już 2-0, ale po zmianie stron niebiescy podjęli rękawice i prowadzili nawet 3 minuty przed końcem. I skończyli golem samobójczym w ostatniej minucie. Ower meble ogrodowe, Nokia 4-4. Baumit zmniejszył przewagę nad rywalami, ale wciąż ma 3 punkty w zanadrzu. Za nimi wyrównana walka i również 3 punkty różnicy między 2. a 6. Od dna odbiło się Fulanito i wyskoczyło ze strefy spadkowej. Kolian, grając bez swojego najskuteczniejszego zawodnika, szybko wyszedł na prowadzenie z Leroyem. Na ich nieszczęście była to ich jedyna bramka, już do przerwy Bordowi prowadzili, a po zmianie stron zdemolowali rywala. Kolian Team Leroy Merlin 1-9. Podobny scenariusz miał inny mecz w tej klasie rozgrywkowej. Kasztaniaki wyszły na prowadzenie jeszcze szybciej, ale do przerwy również przegrywały. Mimo że strzelili o 2 gole więcej, skończyli mecz z jeszcze gorszym bilansem.
Kasztaniaki Bus Marco Polo 3 do 14. Sezon bardzo dobry po nieudanym na otwartych boiskach. Czy jest to zapowiedź udanej wiosny teraz? Zobaczymy, jak będzie na wiosnę. Na jesień mieliśmy problemy kadrowe, dużo chłopaków podeszło z pierwszego składu. Łapaliśmy rezerwy, takie tak naprawdę rezerwy głębokie. No i ten na razie chłopaki się zebrali. Jest dobrze, fajnie. No jeden mecz, tylko taka wpadka drobna, ale nie jest źle. Dzisiaj myśleliśmy, że będzie bardziej wyrównany ten mecz. Czy chłopaki tam dadzą trochę, każą trochę pobiegać. No ale się udało trochę odskoczyć, tak. Zadowoleni chłopaki. Mieliście przed tym sezonem oczekiwania jakieś stawiane przed sobą, czy raczej, żeby przezimować? Raczej chcieliśmy tak górną połowę tabeli pograć, zagrać, rozegrać się i trochę zapomnieć o tej jesieni. W tabeli bez zmian na pierwszych dwóch miejscach, ale na podium wskakuje Leroy Merlin. Rozpędu nabrał Aztech i awansował już na ósme miejsce, zamieniając się pozycjami z Empty Dumpers. Metzerf pozostaje jedyną ekipą bez punktu. 3 to więcej niż 7. Przynajmniej we Wrocławiu, gdzie 3M pokonało 7 siekier. Było to starcie wyrównane w obu odsłonach. Nieco lepiej zieloni prezentowali się w pierwszych minutach i dzięki wypracowanej przewadze mogli spuścić z tonu. M 7 siekier, 11 do 6. Wy jak zwykle dobrze ofensywnie, ale teraz i w obronie zrobicie. No ale też powiedzmy drużyna była bliżej naszego poziomu. Trochę gra na balonie nam, że tak powiem, przeszkadza. Czułem się tu zbyt dobrze. Dlatego też parę lat temu zrezygnowaliśmy z tego. No ale tak czy inaczej warto się poruszyć. Jakieś oczekiwania do końca tego sezonu, czy jest żadnego przetarcie? Tylko po prostu, żeby sobie pobiegać i poruszyć. Nie celujemy w żadne podium, ani żeby coś nie wiadomo co ugrać. Za to forma na wiosnę będzie... Jak co roku. BSH, nadrabiając zaległości, podejmowało kolejnego z pretendentów do medalu, samemu stając się coraz poważniejszym kandydatem do podium. Ważnym krokiem okazać się może zeszłotygodniowa wygrana z wakacyjnym sportem. Uczynili to mając niemal przez cały mecz optyczną przewagę. BSH Wrocław, wakacyjny sport, 5 do 3. Wielka niespodzianka nadal prowadzi w tabeli trzeciej ligi, ale przewaga nie jest aż tak bezpieczna. Kreowanie marek i wakacyjny sport bronią się przed atakami dwóch drużyn z hali, GOI i BSH. Bez punktu, Mohi to. Mamy chyba akcję na bramkę, 3 minuty.